Jesteśmy po gali Armagedon w Stargardzie Szczecińskim. Z nami objawienie gali Piotr Pączek z Akademii Technik Walk Gdańsk. Cześć Piotr. Siema. No to... Objawienie, dzięki wielkie. No tak, no poddać Dawida Żywicę, którego mocno stronę Sparter w mniej więcej chyba półtorej minuty, to spory wyczyn. Ty byłeś tak pewny swoich umiejętności parterowych przed walką z Kicio? Czy byłem taki pewien? No, zrobiłem to, czego się uczyłem na treningach, także tutaj wielki ukłon w stronę moich trenerów. Zrobiłem to, co podpowiadał mi za każdym razem trener. Nie poddałem się presji, tak. A jak już szedłem na ring, no to wiadomo, walczyłem o życie, nie? No właśnie, to jest twoje drugie z rzędu zwycięstwo i to takie pierwsze nad Damianem Pronobisem, który wystąpił niedawno na MMA, tak teraz nad Dawidem Żywicą, który już jest znaną osobą w polskim MMA. Masz już jakieś plany co do dalszych startów? Do dalszych? No wiadomo, no chciałbym dalej walczyć, tak, dalej rozwijać się po prostu. Już myślę, że dobry start. Ja to traktuję jako dobry start na przyszłość, tak? I chciałbym rozwijać dalej karierę właśnie w stronę walk. Także na tym mi zależy. Tutaj kategoria wagowa w tej walce skakała od 63 do 67, jeśli kojarzę, i taka była ruchoma. To powiedz, w jakiej kategorii wagowej ostatecznie ty byś chciał startować? Czy myślisz, że jesteś w stanie zbić do 61 kg na przykład? Nie, w życiu. Już... No i ja, i mój przeciwnik, tak, Dawid, mieliśmy problemy ze zbiciem wagi. Ktoś po prostu tak powiedział, ma być do 64. Porozmawialiśmy z organizatorem i ustaliliśmy taki, a nie inny limit wagowy. No po prostu, żeby być zdrowiej, żeby czuć się lepiej po prostu, żeby ta walka ładnie wyglądała, a nie żebyśmy byli wymęczeni, prawda? Muszę przyznać, że Akademia Technik Walk Gdańsk to nie jest najbardziej znany klub z Trójmiasta. Tutaj bardzo fajnie go zareklamowałeś. Opowiedz coś więcej o tym klubie, jak to wygląda, jak mógłby mieć trenerów i czy dużo osób uczęszcza na zajęcia. Naszym trenerem i podstawowym mentorem jest Wiesław Sielewicz, tam stoi, teraz mnie właśnie nagrywa. Parteru uczy nas Daniel Wrześniewski, on jest bardzo znanym zawodnikiem. I Muay Thai Daniel Marzejon, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. No nie jest to duży klub, ale jak widać mamy bardzo solidne podstawy. Trener bardzo mocno przykłada się do treningów. Treningi za każdym razem są przemyślane. Wszystko jest robione według planu, wszystko jest robione, nie wiem jakby to powiedzieć, stabilnie. Każdy zawodnik u nas na pewno otrzyma podstawy. No, które później, wiadomo, dobry dom potrzebuje fundamentów, to jest chyba jedno z takich twierdzeń, na których mój trener się wychował, na których mnie wychował. No i właśnie ja walczę takimi fundamentami, które otrzymałem u mnie w klubie, tak? Dziękuję Ci bardzo za wywiad, życzę Ci powodzenia w kolejnych startach. Chciałem jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to jest chwila dla Ciebie. Tak, chciałem przede wszystkim podziękować moim sparring partnerom, którzy nieraz ucierpieli w starciach ze mną, którzy, na przykład tam jest Erwin, który ma teraz obolałe żebra, także dzięki Erwin, podziękować trenerom, no i dziewczynie i rodzicom, którzy wspierali mnie w przygotowaniach. Chciałem podziękować jeszcze sponsorom, czyli Fabryce Reklam i firmie Pandaut, którzy wspomogli mój start tutaj. Dzięki.